Norwegia. Kraj niesamowitych krajobrazów, skoczków narciarskich i fiordów. Kraj nowoczesny i postępowy. Kraj, którego król w swoim wystąpieniu nazwał imigrantów osiedlających się na stałe, w tym także Polaków, po prostu Norwegami. Nic dziwnego zatem, że staje się ona coraz popularniejszym miejscem wyjazdów. Do tego trzeba się jednak solidnie przygotować. Inaczej łatwo o falstart. Tak było w przypadku Krzysztofa Nasuro, który sam przyznaje, że wyjeżdżał na wariackich papierach. Dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że w okresie zimowym, który już nadchodził, musieliśmy budować domy drewniane z bali i kończyć je na zewnątrz, na czym się tak specjalnie w ogóle nie znamy. Mieszkanie, które mieliśmy zapewnione, to okazało się, tym mieszkaniem okazała się była restauracja, która została przystosowana w ten sposób, że no, zostały rzucone jakieś tam materace na podłodze, a myśmy mieli mieszkać w takim, no nie wiem, jak tam była restauracja, prawdopodobnie było to tak jakby wejście do tej restauracji, no jak myśmy tam przyjechali, no to było, tak jak mówię, dwa materace, przejściowe pomieszczenie, bez okna, bez szafy, no bez niczego tak naprawdę. No. Pracę i mieszkanie najlepiej załatwić przez sprawdzonych pośredników. W internecie roi się od grup, na których emigranci polecają lub odradzają konkretne firmy. Są strony i fora poświęcone tylko tej tematyce. Sławomir Lewandowski korzystał z pośrednika poleconego przez przyjaciela. Obawa zawsze jest, ale po przyjeździe okazało się, że jest właściwie tak, jak opowiedział mi mój przyjaciel. Zresztą był na miejscu obecny. No, miejsce było troszkę odosobnione od jakby siedlisk ludzkich. No, to tak z tego, co później już pokazało mu doświadczenie w tej pracy, że często gdzieś tam stocznie są w jakichś wioskach ulokowane. Ale wszystko było. To, co było powiedziane, to właśnie się zgadzało. Norwegia daje wiele możliwości. Potrzebni są fachowcy niemal do każdego zawodu. To też kraj, gdzie można awansować, a także założyć własny biznes. 3 lata pracowałem jako ogrodnik, a potem zacząłem pracę w Lidlu jako kierownik sklepu i potem kierownik magazynu, potem Rema 1000 przejęła nas wszystkich, no i zostałem jako kierownik magazynu w Remie 1000, nie? Aż do momentu, kiedy zdecydowałem, że to nie jest to, co chcę robić, no i otworzyłem salę treningową. W tym momencie no, można powiedzieć, że jestem jedynym w Norwegii, co zajmuje się tą gałęzią fitnessu, co ja się zajmuję w tym momencie, tak? Czyli to jest ten fitness niekonwencjonalny z użyciem kettlebells, z użyciem maczug, z użyciem buław i mace, czyli tych długich przyrządów. Plus do tego oczywiście worki bułgarskie, piłki lekarskie i tak dalej, a tak naprawdę to uczę ruchu. Nie można powiedzieć, że ja jestem specjalistą od maczu, czy specjalistą od mace, specjalistą od tego czy tego. Jestem specjalistą od ruchu. Sukcesu nie osiągnie się jednak bez języka. Dlatego warto zacząć się go uczyć jeszcze przed wyjazdem. To jest bardzo ważne, w jaki sposób ludzie cię również widzą tutaj i jeżeli masz coś ciekawego do zaproponowania im, to oczywiście inaczej będą na ciebie patrzeć, jeżeli mówisz płynnie po norwesku i potrafisz to wszystko dobrze wytłumaczyć, prawda? Paradoksalnie nie można emigrować z pustymi kieszeniami. Jedziemy co prawda zarabiać, ale na pierwszą wypłatę przyjdzie nam poczekać, a kraj nie należy do najtańszych. Szacuję, że każda osoba wyjeżdżająca do Norwegii, świeża, która znalazła dopiero pracę, powiedzmy ma już lokum, powinna posiadać zabezpieczone około 300 tysięcy koron norweskich na koncie lub po prostu w gotówce. Na wszelki wypadek, gdyby trzeba było zapłacić kaucję, gdyby trzeba było pokryć swoje koszty wyżywienia czy życia w ogóle w Norwegii, jest to kwota równoważna około 13 tysięcy złotych. Dla portalu Moja Norwegia, Sebastian Furtak.